Ja chcę krótko powiedzieć o przełomie, jeśli chodzi o temat ewangelizacji. Kiedy wyszłam z murów Kościoła katolickiego i zobaczyłam, że tam nie ma Boga, byłam strasznie wściekła na ten system. I kiedy byłam niedojrzała i głosiłam Ewangelię, to naskakiwałam i jakby walczyłam z człowiekiem. I Duch Święty do mnie pewnego dnia powiedział: a z kogo ty chcesz zrobić przebudzenie? No bo ile procent jest katolików w tym kraju, tak? I zaczęliśmy głosić od początku stycznia pod kościołami katolickimi. Na początku ludzie nie zwracali na nas uwagi. Minęło pół roku i widzimy, że jest realny posłuch. Ludzie zaczynają słuchać, ale wciąż drażniło mnie tak, ludzie się pytają: a jesteście z kościoła katolickiego? I zaczęłam się o to modlić. I dziś, znaczy w tym tygodniu, dostałam telefon od mężczyzny, który mówił mi o swoich problemach, prosił o modlitwę i w końcu padło to pytanie: a jesteś z kościoła katolickiego? A ja powiedziałam: nie, nie jestem. A on powiedział: to nieważne, potrzebuję twojej pomocy. I ja teraz prorokuję, że zaciera się różnica denominacyjna, amen, że wiarygodność popłaca, amen, i że ludzie będą widzieć w nas Chrystusa i będą chcieli pomocy. Amen.